Każdy, kto w weekend odwiedził plac Narutowicza, mógł poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na placu królowały stoiska z bogatą ofertą gastronomiczno-handlową. Unoszące się zapachy ciast, ciepłej kawy i cynamonu zachęcały przybyłych mieszkańców do zrobienia zakupów. Dopiero żeśmy weszli, więc na razie oglądamy. Na razie widzę, kusi kulinarnie ten jarmark. Zwłaszcza dzieci. A co jeszcze będziecie tutaj oglądać, patrzeć? Na co polujecie? Powiem szczerze, że nie mam jakiegoś konkretnego celu. Może coś uda się znaleźć na prezenty pod choinkę dla rodziny. Zobaczymy. Czyli będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że coś się uda trafić. Dobra, a tutaj córka, jak ty patrzysz na ten jarmark? Podoba ci się? No, mi się podoba. Najbardziej to mi się w sumie chyba biżuterie podobają, które są robione, albo na przykład swetry, które tam wisiały. Czyli rękodzieło. Tak, bardzo mi się podoba w tym roku. Czyli rodzice już wiedzą tak mniej więcej, co kupić na święta? Tak, zdecydowanie wiedzą. Generalnie to oglądamy, czujemy tą atmosferę świąt, tak, ale... Pierniczki. My tradycyjnie pierniczki kupujemy zawsze na kiermaszach. Pierniczki przede wszystkim. No i teraz kupujemy serki. Serki właśnie kupujemy. I... Czyli taki mały element górskiego klimatu. Tak. Poczuć jeszcze, tylko śniegu brakuje. Tradycyjnie. Nie wiedziałem, że w ogóle coś kupię. Ale spodobało mi się, przychodziłem i mi rodzice kupili. Czyli gdzie będzie ta choinka? U mnie w pokoju. Różne słodycze, z czekolady, różne rzeczy, bardzo ciekawe, stroiki, się zastanawiam nad zakupem. A prezenty na święta też się udało wypatrzeć? No jeszcze nie. A jak pani ocenia ten jarmark tegoroczny? No na pewno bardzo dużo wystawców, bardzo ładnie, no myślę, że miejsce na... Z pewnością pewnie trzeba się wybrać, żeby to zobaczyć, najlepiej zobaczyć to na żywo. Na jarmarku nie zabrakło chaty świętego Mikołaja. To właśnie tu najmłodsi bełchatowianie mogli spotkać samego Mikołaja. A mama grzeszna była? Grzeczna. Moment, nie podpowiadamy. Grzeczna była? Grzeczna była. Grzeczna, masz dyplom. Teraz jeszcze z dyplomem, mama. Okej, okay. I proszę tutaj. No laskę musisz rachy. Mikołajowi oddać. Daj laskę. I córki rachy. Dobrego dla was. Wszystkiego dobrego, bełchatowianie. No Nathan siada blisko, tak, bo Hania się boi. Hania i Nathan. Nathan i Hania. Trzymaj laskę. O, razem możecie. Poczekaj mama, jeszcze zrobimy certyfikaty. Wszystko dobrze u was? Tak. Grzeczna ta pani była? Grzeczna. Na pewno? Najgrzeczniejsza, Mikołaju. No, tutaj usłyszymy. Nie krzyczy na was? Trochę. To już nie ciągnijmy. No. Nie, to grzeczna, zdecydowanie nie. I zdjęcie robimy. Dziękujemy. Poczekajcie, jeszcze cukierachy. Proszę bardzo. Proszę, daj maskę. A czekaj, jeszcze mami. Jak była grzeczna, to musi też dostać. Po teledniu zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.